Dzisiaj przygotowałem dla Was wyjątkowe śniadanie na słodko. Nazwałem to śniadanie śniadaniową pizzą. Jest to spód z granoli, na tym jogurt wege brzoskwiniowy z marakują i do tego mnóstwo owoców. Wygląda naprawdę imponująco. Wiem, może Włosi nie byliby zadowoleni z tego, że nazwałem ten deser pizzą, ale tak mi to wygląda. Śniadaniowa pizza, bardzo prosty przepis. Chcecie zobaczyć, jak to zrobić? Zaczniemy od przygotowania spodu z granoli. Ja wybrałem sobie granolę właśnie z dodatkiem liofilizowanych owoców, w tym przypadku truskawki. Będziemy potrzebować tylko granolę i rozpuszczone masło. Masełko wstawiam do mikrofali. Masło rozpuszczone połączę z granolą. Tak naprawdę granolę wymyślono pod koniec XIX wieku w amerykańskim sanatorium i z ciekawostek na tamte czasy nazwa granola była zastrzeżoną nazwą, także nie wszystkie firmy mogły jej używać. Będziemy potrzebować formę. Ja dodatkowo jeszcze dla bezpieczeństwa dodam papier do pieczenia. Wysypujemy wszystko i ugniatamy, żeby się nam wszystko ładnie połączyło. Piekarnik nagrzany do temperatury 175-180 stopni. Czas pieczenia 9 minut. Myślę, że w zupełności nam wystarczy. Ja w tym czasie przygotuję owoce. Będą to truskawki, kiwi, jeżyny, jeszcze pistacja, troszeczkę owoców kandyzowanych. Jeżeli lubicie śniadania na słodko, to gofry brownie polecam. Bardzo, bardzo fajny przepis na śniadanie. Słuchajcie, myślę, że mamy to. O, myślę, że taki zapach może wyciągnąć leniuszków z łóżek. Do naszej śniadaniowej pizzy wybrałem jogurt wegański na bazie kokosu, brzoskwinia, marakuja. Bardzo fajny, owocowy smak. Ląduje na pizzy. Rozsmaruję go na całej powierzchni. Będę układał malinki dookoła mojej pizzy. Pomysłów na śniadania to u nas jest bardzo, bardzo dużo. Nie tylko na słodkie śniadania, ale i na słone śniadania, bo przecież mamy playlistę, na której można znaleźć naprawdę bardzo dużo przepisów. Układamy owoce. Tyle, ile nam wejdzie. Rzadko kiedy używam świeżej żurawiny, bo ma taki dość charakterystyczny, cierpki smak, kwaśno-cierpki, ale myślę, że tutaj takie bardzo cieniutkie plasterki przemycone właśnie na tej naszej śniadaniowej pizzy nic nam nie zrobią, a wręcz w połączeniu z granolą naprawdę będzie bardzo, bardzo fajnie smakowało. Ja myślę, że jeszcze brakuje nam tylko orzechów i posypię troszeczkę jeszcze takimi pięknymi pistacjami. Jeszcze może jakiś listek mięty i słuchajcie, moja śniadaniowa pizza gotowa. Piszcie w komentarzach, jakie wy lubicie śniadania. Czy to są śniadania na słodko, czy to są bardziej śniadania na słono. A jeżeli na słodko, to co najbardziej lubicie zjeść na słodkie śniadanie? Piszcie w komentarzach, bardzo jestem tego ciekawy. I na dzisiaj tyle. Do zobaczenia. A, jeszcze jedno. Zaznaczcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi odcinkami. Do zobaczenia. Cześć.